Naszych rodaków z Wilna, ze wspólnoty Zaścianek. Są to Polacy, którzy do nas przybyli, mówią doskonale po polsku. Zaraz będziecie mogli się o tym przekonać. Witam Romku ciebie, Romek Kozłowski, i witam naszych kochanych gości. Pozdrawiam ziemi łomżyńskiej, Lech Antoni Kołakowski, witam bardzo serdecznie. Panie pośle, kochani. Szanowni mieszkańcy miasta Kolna, w imieniu naszej delegacji, w imieniu Wilna, miasta Wilna, składamy najgorącejsze życzenia. Przekazujemy od Wilna serdeczne powinszowania z tym świętem. Cieszymy się, że jesteśmy dwa dni. Nasza delegacja jest 24 osoby, która tutaj, też w żółtych koszulkach. Oni bardzo zachwycone. Jesteśmy bardzo zachwycone gościnnością waszego miasta. Piękne miasto. Gościnnością burmistrza. Te dni, co spędzili tu, to mają, zostaną na długo w naszych pamięci. Dziękujemy. I chcę złożyć najlepsze życzenia, żeby ten wieczór był u was bardzo gorący i bardzo miły. Dziękujemy. Szanowni Państwo, goście z zagranicy, bardzo cieszę się, że Kolno poza inwestycjami jest też bardzo silnym ośrodkiem kulturalnym. Dzisiejsza uroczystość o tym świadczy, a poza tym międzynarodowym mamy gości z Litwy. Szanowni Państwo, z okazji dzisiejszego świata.
Siwiutynki staruszyszek, on mówi: bardzo pana przepraszam, chciałem się dowiedzieć, co pan robił, że pan dożył tak wspaniałego wieku, czy pan papierosy palił? Mówi: papierosów nie palę, a wódkę pan, wódki nie pije. A kobiety w pana życiu może jakieś były? Mówi: ja jestem sam. Ile pan ma lat? Mówi: 96. No gratuluję, fantastycznie, rewelacja. Patrzy dalej, też siedzi taki popatrzony siwiutynki staruszeczek. Mówi: a pan co pan robił, że pan dożył tak wspaniałego wieku, papierosy pan palił? Mówi: papierosów nie pali. A wódkę, kieliszka wódki w życiu nie wypił ja. A kobiety w pana życiu może jakieś, ja jestem kawaler. A ile pan ma lat? 98. No gratuluję serdecznie, no świetnie pan się trzyma, naprawdę rewelacja. Patrzy, w końcu siali się taka mięciutka, pomarszczony. Widać, chudziuteńki, bez zębu się częsie, siwiuteńki. No wieku, papierosy pan pali? Mój, no pole. A wódkę, no piję. A kobiety w pana życiu może jakieś były? Jakby pani miała chwilę czasu, proszę bardzo. A ile pan ma lat? Mówi: 47. Tak się czuję po tym czardaszu, słuchajcie, no 16 se odjąłem. Teraz się musiałem rozluźnić dopiero, nie? Bo teraz nadszedł moment, który się rzeczywiście, kochani, boję. Moja wnuczka powiedziała do mnie kiedyś, mówi: dziadek,